Dobry wieczór Państwu, nie magister Zarzycki i sześciolatek Konrad, który tutaj akurat jest w trakcie dodawania ułamków o różnych mianownikach. A tutaj mam uczennicę z czwartej klasy, która się przygląda właśnie, jak to się robi, która skończyła właśnie lekcję i obserwuje coś nowego dla niej. Tak. Dobra, brawo Konrad. Powahaj do kamerki, że się... Tutaj chodzi, prawda? A teraz Konrad, zrobisz takiego coś, co jeszcze nie robiliśmy? Może? Poczekaj, zrobisz tak, jedna trzecia plus powiedzmy jedna czwarta. Nie jestem pewien, czy to robiliśmy, ale spróbuj to wykombinować. Zrób sobie rysunek. A to się wszystko nagrywa, to musi pan, że tak powiem, nie zdradzać swojego pinu i... Robiliśmy to! No to rób, to się nie przejmuj, tylko zrób ładnie. Aha, muszę ustawić inaczej lampę. Znasz tę zasadę z tymi kulkami? Tylko powinieneś Konrad rysować większe, wiesz, bo tak to ciężko teraz będzie coś tam dorobić. A może liczę. Tak. Czyli na trzy kółko było podzielone. Znaczy to ona wie, to nie trzeba jej tłumaczyć, bo ona jest przecież bystrą dziewczynką. To... Tylko teraz kwestia właśnie jak to dodać, to już jest gorsza sprawa. Zresztą ja miałem takich uczniów z pierwszej klasy, którzy, podstawówki oczywiście, którzy się sami domyślali. Tylko tam jeden skład się zrobiło i resztę już, ale wygrywali zawody ogólnopolskie. To no jest bliski ich poziomowi. Tylko że młodszy. Na dodatek. Powiedz go na chyba czym... wiem. No dobra, no. Dobrze. Na 12 części. No zgadza się, dobrze. Dobrze wykombinował. 12. No bo robiliśmy to. No to dobrze, no to tym lepiej, no. Znaczy no tym gorzej, bo lepiej jakbyśmy nie robili, abyś wiedział. No to 12 będzie ciężko teraz. To jest co, to już nie kryj. Spróbuj sobie wyobrazić tylko. Chcesz pokroić jednak? Dobra. Aby było wiadomo. To widzi pan, że do różnych mianownikach da sobie radę. Do widzenia. Tu taki mały pokaz zrobiliśmy możliwości Konrada. Już. Jedna druga równa się... Ale to była nie jedna druga, tylko jedna trzecia. Tak? Tu napisałeś... To była jedna trzecia, tak? Albo. Równe jest... 4/12. Tak, dobrze. Jedna trzecia to jest 4/12, tak. A 1/4? 3. Proszę Państwa, jest lekcja po lekcji, więc ktoś wchodzi, ktoś wychodzi. Do widzenia. Czekaj, ale ile to pisałeś? Dwie. Na pewno? Tutaj są dwa. No, są dwa narysowane, ale się zastanów, czy to jest dobrze tam. Ja tam nawet nie liczyłem. To było, ile części było początkowo? 12. Ale nie, no, początkowo. A, 4? 4. To każda musisz pokroić na ile? Na 3. Na 3. No to z jednej części się zrobi ile części? 3. Dobrze, to zmazujemy. No dobrze, Konrad, nie przejmuj się tam. Poprzednicy wychodzą, a ty tutaj robisz. Dobra, i teraz wpisz sobie tutaj... 12. 12, tak. Dobrze, no i tutaj. Tylko wiesz co, poczekaj. Rób tak jak jest. 1/3 to było ile 12, zobacz sobie. Po kolei, żeby nie zmieniać kolejności tutaj. 4. Tak, to napisz kolejno. Tak. Robiliśmy to. No, zgoda. Dam ci taki turniej robiliśmy. Ja nie pamiętam wszystkiego, co my robiliśmy. Mam za dużo uczniów, żeby pamiętać każdego. Plus 3. Tak.
to się równa. Nie wiadomo. A 7, 12. No jasne. Jeszcze nie powiedziałem wyniku. Tak. Tylko staraj się prosiutko się. Aha, ty masz za wysoko stół. Zapomniałem obniżyć. Mam może poziom wyższy, ale stół trzeba nie opuścić. Dobrze. A teraz, Konrad, dostaniesz taki rachunek. Zobacz. 2/3 plus 3/4. To się równa. I wykonaj to tak jak potrafisz. Z rysunkiem czy bez rysunku, jak chcesz. O, tylko właśnie troszkę większy kółeczko. Tak, dobrze. Tu masz też czerwony mazak do zamazywania. Tak. Zakreskowywania. Tylko pokroić tym samym kolorem, tak. Na dwie? Na chwilkę, masz dwie trzecie, to na ile części trzeba pokroić. Tak. I może kreskuj czerwony. Dobrze, tak. Znów na 12 części. No jasne, jasne. Ale to wiesz co, już nie krój, Konrad. Tylko napisz, że co się stanie z tymi ułamkami. Z 2/3 się zrobi co? Osiem trzecich? Tak, dobrze. No to napisz sobie tutaj. Ja 8/12. No dobrze. Ja się pomyliłem, tak. Znaczy ty się pomyliłeś, a ja nie poprawiłem cię, a teraz sam się poprawiłeś. 8/12. No ale 12 to się inaczej pisze. Dobra. Dobrze, tak. Tak, dobrze. No i tutaj sobie powpisuj odpowiednio. My się uczymy, proszę Państwa, dosyć późno, bo już po wszystkich moich korepetycjach. Czyli zaczynamy o 18:00. I na dodatek Konrad jeszcze nie jest taki chyba w pełni zdrowy. No jestem. Dobra, ale no już nieważne. Dobrze. Masz katar, dobra. Więc to nam utrudnia troszkę zajęcia, ale dajemy sobie radę. Jak na przedszkolaka to chyba te ułamki o różnych mianownikach nieźle dodaje. Tak? No tak. A więc 7. No ale na razie napisz 17 12. 17, tak napisz. Ułamek niewłaściwy to się nazywa. No ale Konrad. Dobrze, to się równa. To się równa. Dobrze. 17 12. No tak, ale teraz wyłącz całości. O tutaj pokażę Państwu Konrada przy pracy. A teraz pokażę Państwu raczej jego dzieło. Dokładniej będziemy kamerkę ustawiać. Dobra. To jest jeden i... Dobrze. Zrobimy tutaj miejsce. O, w ogóle może wszystko zmarzymy. Konrad, jeszcze potrenujemy te łameczki, żebyś miał tutaj wprawę. Zobacz. A teraz masz taki łameczek. Zobacz. 1/3 plus 1/5. O, Konrad. Zrób tutaj dodawanie takich ułamków. 1/3 plus 1/5. Tego to nie robiliśmy. Nie, to jest inne.
Jedna trzecia plus jedna piąta. Dobrze. Tylko większe kółka, no na takim kółku to nic nie pokażesz potem. Ale nie, no Konrad, może też bez przesady, może ja ci kółka narysuję, dobra? Poczekaj. No to narysuję. Takie średnie, o, takie są idealne, dobra. Tak. Zaznacz sobie środeczki od razu, środki, żeby od środka kroić potem. Tak? Tylko nie tak mocno, nie tak mocno naciskaj. W przedszkole, jak uczę, to przynajmniej to jest zmora, że dzieci naciskają za mocno i mi wgniatają te mazaki. Tak. A poczekaj, jak pokroisz na połówki, to zrobisz potem jedną piątą? Ach, nie wiem, jak się robi to. Jak się robi jedną piątą. Narysuj takiego pajacyka. Głowa, ręce i nogi. Najpierw głowa. Głowa. Tak. Tylko trzymaj rączkę na stole sobie. Dobrze. Rączki, tak. Rączki i nóżki. O, widzisz, tylko tutaj troszkę za duża jest jedna część, a jedna za mała. Tak na równo. O właśnie. No, mniej więcej jest. Jeszcze tutaj. Jeszcze to możesz troszkę tutaj wyrównać. O, świetnie, może być już. Dobra. Zamknij mazaczek, daj mi czarny, a teraz masz czerwony do kreskowania. O, tak, leciutko kresku, tak. I staraj się nie wjeżdżać na ten czarny. Nie wjeżdżaj na czarny, bo się brudzi wtedy mazak. Dobra, i podpisz teraz. No, może czarny. Masz tutaj czarny do działania. Tylko pisz tutaj wyżej, żeby nie wchodzić na to kolorowane. Tak, tylko nie rób takich długich kresek. Jedna trzecia. Tak. No, podpisz też tą jedną piątą od razu. Tak, dobrze. No i rób. 10, ale nie. Wiesz co, ja coś ci tutaj zaproponuję. Tutaj wpatrz w kółeczkach. Napiszesz, na ile części będziesz kroił te części, które te oryginalne. To tutaj każdą część tam pokroisz na ile. Ale wiesz co? Poczekaj. Każdą będziesz kroił na 10? Czy 10 części chcesz uzyskać? Na 10. A, na 2. Poczekaj. Każdą byś kroił na 2, tak? No dobrze, no wpisz sobie tam dwójeczkę. Nie. To nie ma sensu, tak? Zgoda. A dlaczego to nie ma sensu na dwie kroić? Bo tutaj by było 9, a tutaj? A tutaj 10, tak? No. No dobrze, no to jak to zrobisz w takim razie? Ale staraj się po prostu siedzieć, wiesz? Trzy. No dobrze, no to wpisz tam trójeczkę, że tu każdą pokroić na 3, dobrze? A tutaj każdą, a tu każdą na 5. Dobrze. 15. No dobrze, no masz rację, no to działaj teraz. Tylko nie krój już, ty już nie musisz kroić. Teraz tylko od razu napisz, jak się ułamki zmienią. Ja. No tutaj, Konrad, teraz pisz tutaj. No albo najpierw tam, dobra, niech będzie. Tak, dobrze. No Konrad jest bystrym chłopcem, widzą Państwo, to jest matematyka piątej klasy i to tak... W drugim półroczu bym chyba powiedział. Ułamki o różnych mianownikach. A my to robimy w pierwszym półroczu. Na początku, można powiedzieć, nawet pierwszego półrocza przedszkola. Dobrze? Ja to budowałem w przedszkole. Dobrze. No i teraz Konrad tam powpisuj odpowiednio. Ale wiesz co, nie zamieniaj kolejności. Konrad, poczekaj. Aha, ty piszesz wynik końcowy, tak? Wiesz co, ja bym wolał, żebyś napisał jednak te pomocnicze ułamki. To się nazywa rozszerzone. Tak? Dobrze, może być. No. Tak. Tak,
to się równa. Tylko 15 tak pisz wyraźniej troszkę. Dobrze. Dobrze. Zrobimy tutaj miejsce. Poczekaj, Konrad, musimy się troszkę tych ułamków nauczyć i zrobimy coś na drugiej. O, a teraz zobacz, 2/3 dodać, no powiedzmy 4/5. Konrad. O. Ale wiesz co, a dałbyś radę bez rysunku teraz zrobić to? Nie muszę. Chcesz rysunek? No dobrze, nie, niech będzie. A to wiedzę i widzę. No dobrze, dobrze, zrób sobie rysuneczek. Ale no, jaki ma sens krojenie tak w ten sposób? Masz zrobić 2/3, tak? O, jakoś może być. Dobrze. Tu masz czerwony. Upadł! Proszę. Dobrze, wystarczy, nie za mocno. O! Tutaj czarnym pokrój. Mogę trzymać. Dobrze. No, jak się na 5 kroi? Może być? Może być, dobra. Tylko tak, ja ci zakreskuję, dobrze? Ja. Czy ty? To tak delikatnie kreskuj, wiesz? Żeby nie wchodzić na te czarne. Bo się wtedy mazak się troszkę niszczy. Dobrze? Dobrze. Wystarczy go na to. Nie musisz mocno. No i rób teraz rachuneczki. Może. Dobrze, no niech sobie tutaj chcesz go postawić, ale no on i tak się przewróci. A wiesz jaka gałąź nauki zajmuje się takim przewracaniem i nieprzewracaniem? Nie. Fizyka, a dokładnie biorąc statyka. A co to jest? Statyka, no to jest taka nauka o tym, co trzeba zrobić, żeby budowla się nie przewracała. Musi być spód płaski. No, musi środek ciężkości nie może wyjść poza podstawę, wiesz? No, będę cię kiedyś o tym uczył. Pod podstawą musi być... Fundament sztywny, tak? No, miejsce płaskie. Płaskie, no zgadza się to. I fundament mocny. Mocny fundament, dobrze. No, o tym pogadamy kiedyś. No, Konrad, ale rozrób te rachuneczki. Dobrze. No i podpisuj te ułamki. Podpisuj i rób. Konrad, nie rób takich długich kresek, no bo to potem przeszkadza, no nie? Bo wchodzimy potem na ten drugi ułamek. Równa się. Tak. I tutaj w kółeczkach napiszesz, najczęściej będziesz kroił każdą z nich. Co innego. I też to pokroję na 3 części. No to napisz tam w kółeczku, że na 3. Na 3. Zrób tam kółeczko. Zrób kółeczko tutaj. Zrób kółeczko. Kółeczko i w kółeczko pisz 3. Ja tak uczyłem dzieci. No napisz tu kółeczkę, że na 3 części będziesz kroił każdą. A tutaj kółeczko i każdą część pokroisz na 5. Dobrze. No i teraz napisz, jak się zmienią te ułamki. Czyli jak się one rozszerzą. To się nazywa rozszerzanie ułamka. Tak. Tutaj oddziel kreseczką, żeby nie wchodziło jedno w drugie. Dobrze.
niech to. Tak. Źle. No dobrze, no i teraz... A dobrze? No, no dobrze, no a co jest źle? Wszystko jest dobrze, no i działaj teraz tutaj. Wpisuj tutaj konat i już rób tak automatycznie trochę. Dobrze. Tak, to się równa. Tak, a nie naciskaj tak mocno. Dobrze, dobrze. No brawo. Brawo, dobrze to zrobiłeś. Jesteś coraz lepszy w tych ułamkach. Poczekaj, dam ci jeszcze tutaj jakiś przykładzik. Na przykład... Ja drugi chcę. Poczekaj. Konrad, potrenujmy te ułamki, dobra? A zrobimy po na... lekcji? No, jeszcze chwilkę, a potem na drugiej tam jakieś odejmowanie się. A to jak długo już jest lekcja? No już... Która jest godzina teraz? Zobacz. Na zegarku, znasz się na tyle? Nie. Nie znasz się na zegarku? Wiem tylko, że mała to godzina. No, a ta no to ta mała jest między którą godziną? W połowie między 6 a 7, tak? Czyli jest w pół do 7. A, czyli minęło. 6:30. 6:30, tak. A, że pół godziny już? Pół godziny, tak. No widzisz, jak to szybko czas minęło. A na drugiej. Ale proszę, jeszcze jedno dodawanie, tylko dobra? Tylko jedno. Dobra, to tylko jedno, dobrze. Poczekaj, to zrobimy takie. Dwie. Powiedzmy 2/6 plus 5/8. O, to będzie trudniejszy przykład. Znaczy 2/6 to można by skrócić, że co może ja zrobię. Niech to będzie 1/6. O, 1/6 plus 5. O, mały. Chcesz rysunek zrobić sobie? Ale Konat, nie no, tak. Poczekaj, ja ci narysuję, czy sam sobie tak elegancko narysujesz? No ale nie no, kółeczko musi być okrągłe. Jak nie jest okrągłe, to się nie da. No dobrze, no mniej więcej. No dobrze, no teraz tutaj pokrój. Na 6? Tak, jak się na 6 kroi. No, mniej więcej, dobrze. Podpisz te ułamki. Może podpisz je na górze, bo tutaj nie ma miejsca. Na pewno jeszcze jest. A kamera to uchwyci? Słucham? Tutaj? Znaczy, no dobrze, pisz. Będziemy tłumaczyć, dobrze. Tu jest 1/6, tak? 1/6. A tam jest 5/8. Ona, zobacz, że nie jest 1/8, 5/8 od razu daję ci. A co by było, gdyby jedna? No ale akurat jest 5 już. No napisz 5/8. Dobrze, zakreskuj sobie czerwonym. Daj mi ten mazak. Konat, ale kresku, nie maluj tak, bo wiesz co, szkoda mazaka, poczekaj. Dobra. Pokazać ci, jak się kreskuje? Nie. O, no, tak, w ten sposób, tak, jedno koło drugiego. O, właśnie tak. Mhm. Ile części zakreskujesz? Pięć, dobrze. Jeden, dwa, trzy,
Jest 5. Dobrze. Dobrze, a teraz tutaj. To by było, gdyby 4. No ale niech będzie tak. I weź teraz tutaj. Ja. No zakreskuj, na razie zakreskuj, a potem będziemy myśleć. No Konrad, 1/6. Zakreskuj, żeby było wiadomo w kamerze, o co chodzi. Dobra. Dobrze, a teraz możesz chwilę pomyśleć. Konrad się skupił na myśleniu teraz. Zobaczymy, czy wymyślił. Ja ci tu kółeczko napiszę i w tych kółeczkach wpiszę, na ile części pokroisz każdą. To już nie jest tak łatwo, proszę Państwa, tutaj wykombinować, jak to zrobić. Jak musisz zrobić? Do czego będziesz dążył? Chwila. No dobrze, niech on sobie pomyśli, nie będę mu przeszkadzał. A ja ewentualnie coś tam Państwu będę komentował. Takie dodawanie ułamków w różnych mianownikach to ja robię z maturzystami. 80% maturzystów trzeba tego uczyć. Przy czym, zanim się do tego dojdzie, to trzeba najpierw tłumaczyć, co to jest 1/3, 1/4, wyciąganie całości, ułamki niewłaściwe. No mój Boże, ile roboty jest wcześniej. Ja mam taki zbiorek z 5 klasy i zanim tam dojdziemy do ułamków w różnych mianownikach, to jest tyle zadań różnych, których ci maturzyści nie umieją zrobić, że, proszę Państwa, głowa mała, więc zdarzają się maturzyści, którym ja przez cały rok, jak uczę ich, nie dojdę nawet do tego dodawania takiego, bo się nie wyrobię. Jak oni potem do matury zdają, no to różnie, proszę Państwa, ale czasami nawet ułamku nie umie dodać, a maturę zda. Miałem takie przypadki. Bo to trzeba 30%, no to jak zgadnie 29%, a 1% no będzie wiedział, jak będzie zadanie takie na poziomie 4 klasy, że tam babcia miała tam lat tyle, a wnuczka miała tyle i coś tam było 2 razy więcej, a coś 4 razy mniej, to ten jeden punkcik zdobędzie i razem jest 30%, jeśli maturę zdaje. Konrad myśli. Zobaczymy, czego myśli. Pokażę Państwu tutaj myślenie Konrada. O, może. Że on naprawdę myśli. Te filmiki są taką dokumentacją też, proszę Państwa, procesu uczenia. No bo filmować, że ktoś siedzi i myśli, to może nie jest fascynujące, ale fascynujące może być cały proces, że uczeń ma 6 lat i dodaje ułamki w różnych mianownikach. Jak to zrobić? No, ja robię to w taki sposób, jak to Państwo widzą, że niewiele pomagam, że nie ułatwiam zadania, tylko uczeń musi sam wymyśleć, z tym, że zadanie musi być na takim poziomie, żeby nie było beznadziejnie trudne dla ucznia. No zobaczymy, coś tam wymyślił. Jeżeli widzę, że sprawa jest beznadziejna, to wtedy troszkę tam ułatwiam, pomagam, ale nie wprost. Zapisuję. No powiedz, do czego doszedłeś na razie. Na razie tutaj wyszło mi 48, ale nie wiem, czy to dobrze. Aha, czyli chcesz tutaj zrobić 48 części, tak? Tak? Na 5 wszystkie. Ale zaraz. Każdą z 8 pokroisz na 5? Nie! Na ile? Każdą z tych 8 części. Na 6! Na 6. No to możesz sobie pisać tam 6. Nie! Sprawdzam. Ale wiesz co, ale tą 6. Nie. Ja nie lubię, jak nie jest napisane coś, bo wtedy się zapomina, o czym w ogóle dyskutujemy. Tutaj. Musi być równe tym. Zobaczymy.
gdzieś 11, może 12 lat temu uczyłem taką grupkę. Był chłopiec z pierwszej klasy podstawówki, chłopiec z drugiej klasy podstawówki i chłopiec z trzeciej klasy podstawówki. I oni szli tutaj do jednej ze szkół podstawowych w Staszowie. Tam się tylko zgłaszali, że są, meldowali się, że są obecni i ja ich zwalniałem z lekcji. No, oczywiście zawiedzą wychowawczyni, zawiedzą rodziców. Bez wiedzy, szczerze mówiąc, pana dyrektora. Z tym, że no, po prostu jemu ta wiedza nie była do niczego potrzebna. Więc dlatego tam to nie była jakaś konspiracja specjalna. Bo on miał na głowie tyle różnych tam szkoleń, tyle różnych wyjazdów, tyle różnych tam wypełniania formularzy, że tym, że tam trzech chłopców uczy się o kilkanaście lat wyżej matematyki, to już nie było sensu w ogóle mu zabierać czasu. No i właśnie oni byli uczeni tak, jak uczę Konrada. Z tym, że no nie filmowałem tego niestety i no nie miałem kamery, w ogóle nie wszedł mi taki pomysł do głowy. Bo wtedy byście Państwo zobaczyli też, do czego można dojść w ciągu paru miesięcy. No, oni od poziomu pierwszej klasy podstawówki i drugiej klasy podstawówki i trzeciej klasy podstawówki doszli do poziomu trzeciej klasy liceum, tego czteroletniego, bo ja tam używałem podręczników tych czteroletnich. Niestety. A niektóre tam całki, macierze, wyznaczniki, rozwiązywanie układu równań tam metodą, powiedzmy tam, wyznaczników, obliczanie mnożenie macierzy, to nie jestem pewien, czy umieli, ale wyznaczniki macierzy 3 na 3, 2 na 2 to umieli, a 4 na 4 i wyżej to nie jestem pewien, ale nie, rozwinięcie Laplace chyba im nie pokazywałem jeszcze wtedy. Pochodne mieli liczyć oczywiście, tam całki prosto obliczali. Byli w klasie 1 pierwszej, drugi w drugiej, a trzeci był w trzeciej klasie. Przy czym najlepszy był ten, moim zdaniem, z pierwszej klasy. Niewiele gorszy był ten z drugiej klasy, no i troszkę słabszy był ten z trzeciej, ale wszyscy razem jechali ten sam materiał. Ten z klasy drugiej to wygrywał potem wszystkie zawody ogólnopolskie przez kilka lat z matematyki i no, był w kadrze Polski, a ten z klasy pierwszej, który był tam ciut lepszy, a Konrad trochę rozpraszam, to nie wygrywał, ale był laureatem zawsze. A nie wygrał dlatego, że był tak roztargniony, że zawsze coś pokręcił we wpisywaniu w różne tam arkusze odpowiedzi, że wyliczył dobrze, a wpisał nie w tą krateczkę. Ale był w kadrze Polski, jeździł tam do Paryża na jakieś tam konkursy. Chyba wiem. Światowe. 24 przy 8 to będzie 3. Tak, to pokroisz każdą część na 3. A tutaj każdą część pokroisz na? Na chwilę. 4? No tak, zgadza się, na 4. No widzę, Państwo wykombinował. Mimo, że tak, jest późna pora, już dzieci w jego wieku przeważnie śpią. Nie jest zbyt zdrowy i ja jeszcze mu trochę zakłócam tutaj. Zakłócam po to, żeby Państwo się nie nudzili przy komputerach. No dobra, napisz tutaj, równa się. Równa się tutaj. Nie, 32. Ale zaraz. To zobaczmy, co tutaj wszystko wykombinujesz. 32. Ale to podajesz wynik końcowy? Czy co się zrobi z 1/6? Z 1/6 zrobi się coś tam 32, czy coś tam? 32. A, nie. To zmarzamy, poczekaj, no masz zmazywania. 4. Tak. 30. Nie. 32. Poczekaj. Masz tutaj 6 części, tak? Każdą kolejną na 4 części. To ile będzie wszystkich części? Konrad jeszcze tak tabliczki mnożenia nie znam. Znam ją! No znasz, no to dobrze, no to ile będzie? Aha, no musisz sobie obliczać, widzą Państwo, to jest jego sposób obliczania. A jaki rachunek w ogóle robisz? No ja jak zamyślony, to nie chcę tego komentować. Dobrze. Razy 4.
No to... 24. No, no dobrze, no to wpisz w odpowiednie miejsce. 4. Odczytaj ten ułamek. 4,24. Dobrze, a tutaj jaki ułamek się zrobi? Widzą Państwo, wykombinował samodzielnie. Z tym, że nie optymalnie, bo ja zaraz będziemy to optymalnie. 3,24. Poczekaj, nie, na pewno, na pewno. Zobacz, a tu jest 5 ósmych. Dobrze, że 24. No tak, no to. Dobrze, że jest jedna liczba tylko. Dobrze, no Konrad, to te 5 ósmych to będzie. No. 25? No, no nie, no chwileczkę, zobacz. A, chwila. Tu jest 5 części, kroimy na 5. Nie, nie, jest... dlaczego na 5? A na 3. Na 3, no właśnie. Nie, no Konrad. 3? Nie, to jest 75? Ale Konrad, masz... Ile? 15, 30, 35. Ale Konrad, poczekaj, nie wiesz tak, bo to nie ma sensu. Zobacz, masz 5 części, każdą z nich kroisz na 3. To ile będzie części zamalowanych? 5 razy 3? No to jest ile? 15. No jasne. On jest trochę zmęczony, jest późno. Dlatego czasem robi. No ale napisz tutaj w całości, no bo napisać tylko 15, a musi być cały łamek. 15. No to dopisz mianownik tutaj, no masz miejsce, nie musisz zmazywać. 15. 24. Tak. Dobrze. Ale to będzie tyle, co już napisałem. No dobrze, no to pisz teraz tutaj. Proszę Państwa, ja powiedziałem, że będziemy to optymalizować, ale nie będziemy, bo dlatego, że on znalazł najmniejszy współmianownik. Ja byłem tak przekonany, że takiego nie znajdzie, że... Nawet gadając do Państwa różne rzeczy... Przeszkadzając Konradowi, nie zauważyłem, że on zrobił najmniejszy współmianownik, chociaż chyba... Znasz takie pojęcie, najmniejszy współmianownik? Nie. No nie znasz, no ale, ale umiesz go stosować. Pojęcia nie znasz, a stosujesz, to, więc to jest jeszcze lepiej. Dobra, to teraz tutaj. Ja zmarzę tutaj, żebyś miał miejsce do pisania. Tak. Da się tutaj wyłączyć całości? Nie. Nie, nie da się. A dlaczego się nie da? Wytłumacz. Bo gdy tutaj by była większa liczba niż 24, to by można już. Można, tak. Ale jakby była równa 24, dałoby się? Nie, to wtedy jeden. No to też by się dało, byłoby jeden. Dobrze. No więc dobrze zrobiłeś. Dobra. I to miał być ostatni przykład, tak? Nie chcesz więcej takich? No chcę. Dobra, no to jedziemy na drugą stronę. Dobrze. Chcesz... Mogę sam sobie zrobić? No dobrze, no to zadaj sobie jakieś rachunki, no. Dobrze. Konrad, wiesz co, tylko pisz troszkę większe, bo w kamerze żeby było widać, co wolę zrobisz. Albo wiesz co, tutaj pisz. Nie. Tutaj wolisz? No dobra, bo tam są takie kratki do wpisywania. Konrad na to ciekawi, no niech będzie. Zobaczymy, co on tam wymyśli. Tylko musisz wziąć w nawias tą liczbę ujemną. O, właśnie, tak. Dobrze. No, ile to będzie? Chyba minus 3, dodać minus 9, tak? Napisałeś? Tak. Dobrze, no i oblicz. Pokaż, ile napisałeś? Odczytaj. Minus 12. Dobrze, dobrze żebyś. No to bierz następne, rób następne. Tu wziąłeś minus 3, tak? No. To ile będzie? 0. Nie, poczekaj. Minus 3 i minus 3. Minus 3 minus
plus 3. Tak, to będzie. Jakby się dodawało, to... Nie, poczekaj. Masz 3 złote długu, tak? I minus to jeszcze pożyczasz. Pożyczasz jeszcze 3. Plus. Znaczy no, zależy jak to rozumieć. No, podaj wynik, to dopiero będziemy wtedy sprawdzać, czy ty dobry zrobiłeś. Ile napisałeś? Minus 6. Minus 6, dobrze. No, zadaj sobie sam jakiś następny rachunek. Mnie to cieszy, że on nawet takie rachunki lubi robić. Takie rachunki, no, wydawałyby się mało ciekawe w sumie, ale jednak jego ciekawe. No to dobrze. Minus 9 razy minus 9, tak. To jest historyjka o Gaussie, takim wielkim matematyku, który w tam wieku chyba 4 lat drapał się na stół i poprawił ojcu jakieś rachunki, zabił, ojciec był jakimś takim księgowym, no tamtejszym, czyli w tamtych czasach, no takiej nazwy pewnie nie było księgowym. No się kasują. Tak, kasują się, dobrze, 2 minusy, dobrze, no to my sobie jakieś dzielenie jeszcze zrób. Podziel sobie jakąś tam dodatnią przez ujemną na przykład, albo ujemną przez dodatnią, no. A ujemną przez dodatnią to by było... To wynik będzie ujemny, tak, no to wykonaj. No i takie działanie na liczbach dodatnich, ujemnych, na liczbach całkowitych, to jest końcówka 5 klasy. No więc dzisiaj nie wychodzimy z 5 klasy, proszę Państwa, jak na razie, na tej lekcji. A chyba skoczymy sobie jeszcze do twierdzenia Pitagorasa może, to wyjdziemy... O, tak? Chciałbyś? Nie robiłem. No właśnie, dobra. Tutaj, no zrobiłeś dobrze. To chcesz twierdzenie Pitagorasa? Przypomnij tak. Sobie, dobra, no to popatrz. To zobacz. Mogę zrobić to. Trójkąt chcesz zrobić? No. No ja już narysowałem. Aha, może sobie stać, bo się nasiedziałeś już długo. Popatrz. A kontakt. Zobacz. Aha, chodzi o kątomierz czy coś. Nie, czy ekierkę? Nie, zobacz. Patrz, Konrad, to będzie tak. Tu jest 4, tu jest 3, tu jest kąt prosty, czyli kropeczka, a tu nie wiadomo ile. Tutaj, tu będzie C, jest pytajnik. I ile ma ten bok? Dasz radę wykombinować to z stwierdzeniem Pitagorasa? Pamiętasz, jak to było? Nie. Nie pamiętasz? To patrz, ja ci go przypomnę. Zobacz. To twierdzenie mówi coś takiego, że jak tu jest A, długość A, tu jest kropka, tu jest kąt prosty, tu jest B, a tu jest długość C, to A kwadrat plus B kwadrat równa się, ile pamiętasz? A kwadrat plus B kwadrat daje? AB. Nie, daje C kwadrat. C do kwadratu. Tak, to C, kwadrat, daj kwadracik. Kwadrat, dobrze. No i teraz masz tutaj... Ile? 3 do kwadratu. No i teraz on będzie kombinował, jak Państwo na tylko filmuje, jak on tutaj sobie kombinuje, ale... O! Nie, on sobie teraz będzie kombinował chwilkę. 9... 3 do kwadratu, tak? No dobrze, no. 3 do kwadratu... O, to teraz lepiej na tabliczkę. Tylko nie rób wszystkiego w pamięci. Tam jakieś rachunki nie będą. Nie. Zrobisz? No dobrze, no nie będzie. Okej. Słuchajcie, jak 6-latek używa twierdzenia Pitagorasa, to nawet warto chwilkę ale wiesz co, ale to nie zwa się pi do kwadratu. 3 do kwadratu plus 4 do kwadratu to jest po prostu... To jest po prostu 25, no nie? Aha. 25. A teraz ty co musisz odgadnąć? Ile ten ma? Ile ma ten bok, tak? 25? No nie, no zobacz. Tu jest C do kwadratu. A do kwadratu to? No właśnie, to samo C, zobacz. C równa się na przykład pod spodem C. Tak, ten bok, ile on musiał mieć? 25 do kwadratu. Nie, musisz do 25 do kwadratu brać. 25? Tylko C do kwadratu, zobacz, C do kwadratu ma 25. Napisz sobie tak, tutaj C kwadrat równa się, no właśnie 25. Ile ma? Dobrze, no ale nie, to C. A C ile ma w takim razie? C równa się. 25. Nie, C do kwadratu ma 25. Ale więc C równa się.
5? No tak, to, no właśnie, widzę, Państwo wykombinował. Dobrze, C równa się 5. A dlaczego równa się 5? Wytłumacz. Bo 5 razy 5 to 20. No zgadza się, dobrze. Dobrze, no czyli widzisz, popatrz. Jeżeli będzie, patrz, możemy zrobić eksperyment. Tutaj ja narysuję nawet od ręki. Poczekaj, Konrad, ale nie zakładaj sobie nogi na szyję. Na razie. Tu będzie tak, tutaj 4 kratki, tutaj 3 kratki. A tutaj? Tu jest tak, tu jest 4, tu jest 3. A tutaj zmierzymy nawet linijką. Ja wezmę linijkę. Mam jakąś tam linijkę chyba pod ręką. O, no chociażby kątomierzem. I ile tutaj powinno być w takim razie? Sprawdź, czy tam 5. No sprawdź, czy to się zgadza, czy dobrze obliczyłeś. Tak. Zgadza się, widzisz? O. Czyli bez mierzenia. Poczekaj. A zobaczę, czy tutaj naprawdę jest kontrolny. No to dobrze, że Konrad jest dociekliwy. I nieufny. Matematycznie nieufny. Dziecko powinno być ufne w stosunku do rodziców, do jakichś tam odpowiedzialnych dorosłych, ale matematycznie to może wszystko może wątpić. Nawet, że 1 plus 1 to jest 2. Może powiedzieć, że ja nie wierzę. Niech mi pan to udowodni. I miałbym wtedy spory problem. Konrad, a gdzie jest zatyczka? Zatyczkę zrzuciłeś chyba gdzieś, tak? No to nic. Dobra, ja będę szukał jej. A teraz zobacz, Konrad, patrz, zmieniamy dane, zobacz. Zmieniam dane tutaj. I dam ci takie dane teraz. Że jest trójkąt jakiś inny, który tutaj ma, powiedzmy, 8. Tutaj ma 6. A tutaj nie wiadomo, tam jest pytajnik. Nie wiadomo, jest trójkąt prostokątny. 64. Ale pisz tak po kolei wszystko, więc skąd się to wszystko wzięło? 8. Tak, a ja szukam zatyczki. Może się uda, może się nie uda znaleźć. Nie jest to pewne. A jak nie uda? No to nic, będzie jeden mazak do wyrzucenia. Dobra, ale rób. Tutaj jeszcze, niech pan. No dobrze, no nie przejmuj się. No dobrze chyba. Chyba dobrze kombinujesz. Tak, 100. 100, no dobrze. No to ale rób tam dalej te rachunki do końca. 100. A więc C równa się 10? No tak, dobrze. Widzę, Państwo już załapał, o co chodzi, Konrad. To warto nawet ten mazak poświęcić i tą zatyczkę. Dobrze. To dam Ci teraz następne dane. Patrz, Konrad. Zmieniam dane. Zobacz. Dobra. Tutaj. Ile? Teraz będzie tak. Ej, cepem! No nie szkodzi. Znaczy, C równa się pytanie, tak? Nieznane. Tu będzie 12, tu będzie 5, a C jest nieznane. I to się nazywa. Patrz, to są przyprostokątne, bo leżą przy kącie prostym, a to jest przeciwprostokątna. Takie nazwy. Okay. Dobrze? Ty się nie przejmij, ja szukam zatyczki. Mam czerwony mazak, który nie pisze, w ogóle to od niego pożyczymy zatyczkę. O kłopocie. 104. O, w pamięci wszystko obliczył, tak. Dobrze. Dobrze. No to napisz sobie tutaj, ile będzie C teraz. Trudno. Odgadniesz? Nie wiem. Siądź sobie bliżej tutaj stołu. Ja ci przesunę krzesło, bo się troszkę poodsuwało. No, przesuń się bliżej stołu, przeczekaj. No, bo jestem ciężki. No i teraz pomyśl. Równa się. Ile to może być? No spróbuj odgadnąć jakoś tam.
Mazek możesz w tym czasie zatkać taką zatyczkę. Nie zmieści. Nie zmieści się, nie pasuje do niej? Nie. No to moja koncepcja się niestety nie udała. Niestety. No nic, no myśl. No to sprawdź, czy to jest 17. To co musisz zrobić? 17 do kwadratu. No to obliczaj pisemnie na przykład. Och, zatyczkę miałem w kieszeni, proszę Państwa. No, widzą Państwo. Jest zatyczka. Dobra. Siedem razy 7. Tak. 49. Tak. 24, 28. Ale poczekaj, ale dlaczego? Teraz jaki rachunek robisz? Znaczy jeden. No tak. 7. No ale jeszcze plus 4 na górze jest. No. 11. No to napisz. Ja wpuszczę tego tata do mamy. Dobrze, no i idź dalej. Ale tu nie piszesz nic. Siódemkę się, poczekaj. Pod spodem się pisze, o tutaj, w tym miejscu. Pod jedynką, bo przesuwasz o jedną pozycję. Kończymy stwierdzenie Pitagorasa tutaj. Oblicza trójkąt ma 12,5 przy prostokątne. Nie, źle. Już źle. Znaczy, będzie zły wynik, tak? No. No to C nie jest 17. No to ile? Patrz, pomyśl, 12 do kwadratu to było ile? 12 do kwadratu to ile dawało? 144. No właśnie, no to ile tutaj może być? 13? No to napisz sobie 13. Nie! Ale napisz sobie tą 13. Nie! Konrad, żeby nie trzymać tatę, dobra. To ponurz sobie w domu, dobrze? 17, ale 16. Ale ponurz sobie 13 razy 13. No naprawdę, zaufaj mi, że warto to zrobić. A, dobry będzie. No. Aha, już wykombinowałeś, że dobry w pamięci. No dobrze, ale napisz to pisemnie. Aha, bo ty sobie obliczasz tak po kawałku, tak? Konrad, szybciej będzie... Ile? No dobrze. Wiesz co, dam ci kalkulator, bo szkoda mi twojego tatusia. Nie no. Bo jest zapracowany. Zrób kalkulatorem, dobra? Dobra. 13 razy 13. Ale 13 razy 13, no bo robimy tylko do kwadratu przecież. Ale to nie jest razy, to jest kropka. Konrad, trzeba... To jest mnożenie, tutaj. Nie, dobrze, wyłączmy. Teraz zrób 13 razy. Tak, równa się. 169. Pasuje? Tak. Dobrze, to ile będzie C? Napisz. 13. No to napisz. Mówiłem. No dobrze. Dobrze. No, to w takim razie. Jest! Pomachaj do kamerki. Pa! Podobało się? Tak! Dobrze.